Myślę, że troszeczkę słabsza pierwsza połowa w naszym wykonaniu, ale w drugiej już wyglądało to dobrze. Zdobyliśmy bramkę na 1-1 i dążyliśmy do tego, żeby strzelić na 2-1. Były sytuacje, ale tak jak mówimy, no, ważny, trzeba cenić ten punkt. Czyli w szatni było raczej pozytywne podejście po końcowym gwizdku? No wydaje mi się, że tak. No, trzeba doceniać takie punkty, tym bardziej, że gramy z drużynami, które są bardzo cofnięte. Boiska też nie pozwalają, żeby prowadzić ten atak pozycyjny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego trzeba cenić ten punkt i przygotować się dobrze do meczu niedzielnego. No ważne też chyba było, żeby w końcu ukuć jako napastnik jakąś bramkę w tej rundzie, no bo chwilkę na to czekałeś. No chwilkę czekałem, 3 kolejki bodajże, to jest chyba 4. No fajnie, że się udało. Szkoda tylko, że to nie jest bramka, która daje nam 3 punkty, ale mówię, no jednak to dobro zespołu jest ważniejsze dla mnie. No i w niedzielę kolejna okazja do tego, żeby polepszyć swój dorobek strzelecki. Długo na następny mecz nie będziecie musieli czekać, a to chyba też pozytywne, no bo lepiej grać niż trenować. No dokładnie, no to jest pozytywne, zwłaszcza po porażkach. Dzisiaj nie przegraliśmy, zremisowaliśmy, ale to jest dobre, że nie trzeba czekać tydzień czy dwa, czy w ogóle jak w okresie przygotowawczym kilka miesięcy na mecz. Mamy za 4 dni kolejny mecz, trzeba się skoncentrować, dobrze przygotować do niego i przede wszystkim go wygrać.